Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w czwartek. Po trwającym 5 lat procesie zapadł wyrok w głośnej sprawie cyrkowców, którzy znęcali się nad zwierzętami. Przypomnijmy, gdy cyrk stacjonował w Pawłowicach, zwierzęta odebrali im w asyście policji wolontariusze z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Były zaniedbane, a warunki, w jakich żyły, urągały wszelkim standardom, mówi prokurator Michał Sikora z Jastrzębskiej Prokuratury Rejonowej. Chodziło o niedźwiedzia brunatnego, krokodyla nilowego i trzy żółwie dwóch różnych gatunków. Generalnie chodziło o utrzymywanie tych zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, o bardzo ograniczoną przestrzeń, o niewłaściwe postępowanie z tymi zwierzętami, które to w jakiejś dłuższej konsekwencji prowadziło do pogorszenia się ich stanu zdrowia w różny sposób. Deformacje stawów, u żółwi, też jakieś problemy ze skorupami, skutek niewłaściwego żywienia. Przeanalizowaliśmy to, jak te zwierzęta przez dłuższy okres czasu były utrzymywane. Zyskaliśmy opinię nawet psychologa zwierzęcego, który też się wypowiedział na podstawie ich zachowania i obserwacji. I na tej podstawie w sprawie zostały sformułowane zarzuty dotyczące znęcania się nad tymi zwierzętami. Na ławie oskarżonych zasiadło małżeństwo Kateryna S. i Sebastian S. Odpowiadali za znęcanie się nad zwierzętami, ale także za posiadanie gatunków zwierząt prawnie chronionych. Kilka dni temu małżeństwo usłyszało wyrok. Wobec obu państwa sąd zdecydował się wymierzyć karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3. Ponadto orzeczono przepadek wszystkich występujących w sprawie zwierząt i zastosowano wobec państwa oskarżonych zakazy. Chodzi o środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności cyrkowej związanej z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie na okres 5 lat. A równolegle wobec Sebastiana S. sąd zastosował środek karny w postaci zakazu wykonywania funkcji trenera zwierząt, również na okres lat 5. Dodatkowo na małżeństwo nałożono też kary finansowe, zapłacą koszty sądowe, a także grzywny po 8 tysięcy oraz kolejnych 8 tysięcy na wiązki na rzecz Fundacji Viva i po 5 tysięcy na rzecz ochrony środowiska. Dodajmy, że odebrane im zwierzęta trafiły do zoo w Poznaniu, w którym przebywają do dzisiaj, wróciły do zdrowia. Jak dodaje prokurator Sikora, prokuratura prawdopodobnie nie będzie odwoływała się od wyroku. Czy zrobią to oskarżeni? Na razie nie wiadomo. Raciborz zakorkowany. W mieście toczy się równolegle kilka inwestycji drogowych. Trwa m.in. budowa wschodniej obwodnicy miasta. Remontowana jest droga wojewódzka wiodąca do Rybnika. Przebudowywany jest przejazd kolejowy na trasie do Kuźni Raciborskiej. Dojazd do miasta i poruszanie się po nim to nie lada wyzwanie dla kierowców. Jak sobie radzą? Sprawdzał Arkadiusz Żabka. Bardzo, bardzo źle. Dużo korków, dużo stania i jeśli się jedzie do pracy, to niestety trzeba jeździć dużo wcześniej. Pamięta pani taki paraliż w mieście? Chyba nie. Wszystko jest niestety przekopane i stoimy w każdym miejscu. Czy to jedziemy na Lubomię, czy to jedziemy w stronę Kuźni, przejeżdżając przez Raciborz. No, tragedia. I jak długo jeszcze? Z tego co ja wiem, to tutaj rondo na Oszą do końca marca przyszłego roku, a ja z kolei jeżdżę przez Kuźnię tutaj na Raciborz, także tam jest i na Markowice przejazd w pracach budowlanych jeszcze do połowy października. Wszystko naraz? Wszystko naraz, także oni chcą, żeby było pięknie, ale najpierw ludziom niestety robią pod górkę. Jak się po Raciborzu jeździ? Bardzo dobrze. Utrudnienia, które są, to idą ku lepszemu. Czym szybciej to przeżyjemy, trudno jest narzekać, wie pan, no, przecież ci ludzie muszą kiedyś to zrobić, a jak zrobią, to się będzie już dobrze iść. Gorzej byłoby, gdyby nie robili. Kierowcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość, bo remonty i budowy dróg jeszcze potrwają co najmniej pół roku. Blisko 8-kilometrowa wschodnia obwodnica Raciborza, stanowiąca fragment drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz, ma być gotowa do końca lutego przyszłego roku, a w marcu zakończyć się mają prace na rondzie przy Rybnickiej. Tutaj nie zbieramy liści. Takie tabliczki pojawiły się w kilku miejscach w Rybniku. Stanęły m.in. w części Parku Kozie Góry, Parku Czempiela, Mini Parku Wierzbowa czy Parku Osiedlowym przy ulicy Góreckiego. Pomysłodawcą postawienia tabliczek jest Zarząd Zieleni Miejskiej, który w ten sposób chce zwrócić uwagę na ekologiczną potrzebę niezbierania liści, mówi Joanna Kotyniak-Not, dyrektor Zarządu Zieleni w Rybniku. Nie zbierając liści w parkach, z miejsc oczywiście, które nie są przeznaczone do takiego klasycznego przejścia pieszego, pozostawiamy szansę na przezimowanie małym zwierzętom, na przykład jeżom, które wszyscy tak fantastycznie kojarzymy z przyjemnymi stworzonkami, które noszą jabłka na igłach. My zbierając całkowicie liście, nie dajemy szans na przeżycie maleńkim zwierzętom. Myślę sobie również, że park jest takim miejscem, gdzie te liście mogą spokojnie
pozostać do wczesnej wiosny. Pozostawienie liści na ziemi pozwala także na poprawę gleby, podkreśla dyrektor Joanna Kotyniak-Not. Ściółka, którą my pozostawiamy w miejscach bezpiecznych, pozwala na rzeczywiście pozyskanie zdrowej próchnicy dla gleby. Jeżeli my liście pozostawimy w okresie jesienno-zimowym do takiego naturalnego przegnicia, to możemy się spodziewać tego, że ziemia będzie zasobiona właśnie w tą próchnicę na wczesną wiosnę. I zbierając już urobek wczesną wiosną, mamy tego urobku o połowę mniej. Ważny, prócz ekologicznego, jest też czynnik ekonomiczny, bo dzięki niezbieraniu liści zaoszczędzony będzie czas i pieniądze z Zarządu Zieleni w Rybniku. Tym, którzy zbierają liście, przypominamy, że można je oddać w rybnickiej kompostowni. Studniówka na 215 dni przed maturą. Raciborscy maturzyści chcą zdążyć przed kolejnym lockdownem. Zorganizowali bal studniówkowy. W Bieńkowicach bawiło się kilkaset osób. Wszyscy to przyszłoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz z Liceum Sztuk Plastycznych. Na początku tego roku z powodu pandemii studniówek nie było, dlatego też teraz postanowiono ją zorganizować kilka miesięcy wcześniej. Z maturzystami rozmawiał Arkadiusz Żabka. 215 dni do matury, a wy się bawicie na balu studniówkowym. Czyli to był pomysł? Nas wszystkich. Nauczycieli, rodziców, rady rodziców, żeby po prostu nam nie uciekła ta studniówka, bo nie wiadomo, jaka może być sytuacja w styczniu. Wy pamiętacie, co się działo? Nie było studniówek. No i uważam, że było to bardzo przykre dla naszych starszych kolegów. To jednak jest jakaś taka tradycja i każdy na to czeka przez całe liceum, na ten jeden moment, żeby móc się zabawić i wspominać na stare czasy. No właśnie w ten sposób chcieliśmy się zabezpieczyć. Chcieliśmy mieć pewność, że ta studniówka się odbędzie. No i się odbyła. Pomysł o organizacji studniówki w październiku pojawił się pod koniec ubiegłego roku szkolnego, mówi wychowawczyni jednej z klas Marzena Niżborska. Też pomyśleliśmy, bo odrobiliśmy lekcję, jak pan wspomniał, pomyśleliśmy o tym, że jedna duża sala nas nie usatysfakcjonuje. Bo jeśli by były obostrzenia, to jedna sala, jeśli byłoby limit osób, impreza się kończy, nie odbywa. Natomiast pomyśleliśmy właśnie, szukaliśmy takiego lokalu i znaleźliśmy się w Bieńkowicach. Takie właściwie trzy sale pan miał do dyspozycji, gdzie ta liczba osób mogła zostać rozmieszczona odpowiednio tak, żeby bawić się, a w razie czego, żeby limit osób, gdyby był narzucony, był zachowany. W ślad za pomysłem raciborskich maturzystów poszły inne szkoły. Za miesiąc studniówkę chce zorganizować drugi liceum z Raciborza. Spektakle, koncerty, spotkania autorskie, wystawy tradycyjnie w październiku w Teatrze Ziemi Rybnickiej rozpoczynają Rybnickie Dni Literatury. To jedno z najstarszych cyklicznych wydarzeń w kraju. Odbędzie się już po raz 52. Oficjalne otwarcie zaplanowano na niedzielę o 17:00. Dla widzów przygotowano rybnicką premierę spektaklu Pokora w wykonaniu Teatru Śląskiego. Przed nim wręczona zostanie honorowa lampka górnicza. W tym roku trafi ona decyzją prezydenta Rybnika do zespołu South Silesia Brass Band. Więc ambasador muzyki jazzowej w naszym mieście, współtwórca festiwalu jazzu tradycyjnego, naprawdę taki zespół, który kojarzy się z Rybnikiem w różnych miejscach Polski, więc myślę, że to świetna nagroda i dobry czas dla nich. A później zapraszamy na spektakl Pokora według powieści Twardocha, w adaptacji też Szczepana Twardocha, przygotowany przez Teatr Śląski w reżyserii Roberta Talarczyka. Wyjątkowa historia, znów dotykająca miejsca, na którym żyjemy, czyli Śląska, ale historia, można rzec, uniwersalna, mówiąca o zagubieniu w świecie. W Teatrze Ziemi Rybnickiej zaplanowano także koncert Michała Bajora, spektakl komediowy Serce na odwyku oraz Holonek, kultowy już spektakl Teatru Kores, który poprzedzi gala jubileuszowa Nagrody Literackiej Juliusz. W ramach tegorocznej literatury odbędzie się również koncert Michała Bajora, Kolor Café, przeboje włoskie i francuskie. No Michał Bajor też jest fenomenem, dlatego że człowiek, którego nie ma od wielu lat w mediach, sprzedaje pełne sale koncertowe, co właśnie ma miejsce w tym przypadku. I to nowy program z przebojami właśnie, jak sama nazwa mówi, włoskimi i francuskimi, ale śpiewanymi po polsku przez Michała Bajora. I dodam taką ciekawostkę, to jest pierwszy program w karierze chyba artystycznej Michała Bajora, który jest realizowany z oświetleniem estradowym. Michał Bajor korzystał zawsze tylko i wyłącznie z oświetleń teatralnych, punktowych, a tu jest pełne estradowe światło, więc też taka nowa rzecz w karierze Michała Bajora, więc zapraszamy serdecznie. W ramach tegorocznych Dni Literatury odbędzie się również spektakl komediowy, taki broadwayowski hit Serca na odwyku z udziałem uznanych polskich aktorów Cezarego Żaka, Katarzyny Żak, Hanny Śleszyńskiej i Michała Pieli.
Wydarzenia w ramach Rybnickich Dni Literatury odbywać się będą także w punkcie informacji miejskiej Halo Rybnik oraz Bibliotece Publicznej. Tam spotkania autorskie z Natalią De Barbaro, Magdaleną Grzybałkowską i Leszkiem Sobeczko. Odbędzie się również czwarty otwarty konkurs jednego wiersza imienia Janiny Podlodowskiej. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.